Bardzo dużym problemem ostatnio stało się to, że pijemy coraz mniej wody. Zaleca się wypijanie około 2 litrów wody dziennie, łącznie płynów. Nie musi to być sama woda, mogą to być soki, herbata, jak najbardziej też ma działanie nawadniające, różne napary ziołowe. Natomiast skupiamy się przede wszystkim na wodzie, bo to ona jest źródłem minerałów, chociażby wapnia, sodu, bardzo często potasu, więc powinna gościć na naszych stołach codziennie. Jeżeli nie lubimy pić wody, bo nie ma ona po prostu smaku, możemy na przykład spróbować do wody dodawać wszelkiego rodzaju dodatki typu cytryna, mięta, truskawki, cynamon. Tak naprawdę jaki składnik lubimy, taki możemy dodać do tej wody, żeby nabrała ona smaku i gościła na naszych stołach, a tak naprawdę była z nami cały czas, bo lepiej wodę popijać między posiłkami, a nie do posiłków. Polecam trzymanie na przykład małej butelki wody ze sobą gdzieś tam w plecaku, w torebce, na biurku, na stoliku, żeby cały czas pamiętać o tej wodzie. Bardzo dobrym sposobem jest również nastawienie przypomnienia w telefonie, żeby nam dzwonił co jakiś czas i przypominał o piciu tej wody. Dobrym nawykiem, żeby nauczyć się pić wodę, jest to, że wstajemy rano i wypijamy od razu szklankę wody, najlepiej ciepłą wodę z cytryną, która wpłynie dobrze na nasz metabolizm. I tak samo wieczorem, kiedy kładziemy się spać, też warto wypić tą szklankę wody i mieć ją gdzieś tam w nocy koło łóżka, żeby też ewentualnie po przebudzeniu łatwiej później nawet zasnąć, jeżeli napijemy się wody. Jeżeli nie woda, to oczywiście mogą być inne płyny. Woda znajduje się również w warzywach, w owocach, w zupach, które szczególnie polecam na kolację. Tutaj też bardzo fajnie nawadniamy nasz organizm i wpływamy na tą gospodarkę wodną, wodno-elektrolitową. Bardzo, bardzo często zdarza się, że nie lubimy pić wody, ale to jest kwestia nauki. Myślę, że po 2-3 tygodniach, jak zaczniemy nosić butelkę ze sobą i popijać małymi łykami w ciągu dnia, to za chwilę nie będziemy mogli przeżyć bez tej wody. I wodę na pewno powinniśmy pić nie w tym momencie, kiedy już czujemy bardzo duże pragnienie, bo wtedy jesteśmy już odwodnieni. Także takie stopniowe nawadnianie się w czasie całego dnia jest bardzo istotne. Także polecam trzymanie ze sobą wody mineralnej i popijanie przez cały dzień.